Ja sobie zdaję sprawę, że ja widzę tę młodzież, która przychodzi do kościoła, przychodzi do księdza i to nie jest reprezentatywna próbka całej polskiej młodzieży. Nieraz rozmawiam z młodzieżą, to wiem, że jeszcze jest inna młodzież, ta, która w tym czasie jest gdzieś w klubach, bierze narkotyki, czy nawet realizuje się w jakichś projektach lewicowych, niezwiązanych z kościołem, nawet antykościelnych. Dlatego mogę troszeczkę powiedzieć o tej młodzieży, która przychodzi do mnie, do kościoła, przychodzi poszukiwać czegoś. A są to często ludzie, którzy mają jakieś problemy. I te problemy ich tu przyprowadzają. Kościół, jak nieraz mówię, to jest szpital. I nic dziwnego, że są w nim ludzie chorzy. Sam Jezus mówił o sobie, że jest lekarzem. Ja dodaję Matka Boża z pielęgniarką. Więc są to ludzie, którzy przychodzą ze swoimi problemami. Najczęściej te problemy oczywiście wynieśli z rodzin. Najczęściej są to chłopcy, którzy nie dostali swojej męskości od ojców. Są to dziewczyny, które nie dostały swojej tożsamości takiej kobiecej, pięknej kobiety. Też od rodziców, od matek, od ojców. Czują się słabi, czują się odrzuceni, jakoś nie mogą sobie poradzić z grzechami związanymi z czystością. Są zagubieni pomiędzy tym, co mówi Kościół, a co mówi świat. Świat mówi, realizuj się, bierz, carpe diem, chwytaj dzień, wyciśnij z niego, co się da. Kościół mówi, powściągliwość, głębia ducha, refleksja. Są to niewątpliwie ludzie szlachetni i piękni, ale często już mocno przez życie poranieni. Są wśród nich entuzjaści, są wśród nich tacy, którzy chcą działać, są ci, którzy najlepiej w kościele czują się gdzieś stojąc za filarem. No, najogólniej to tak chyba można powiedzieć o tym młodym pokoleniu. Przychodzą głównie z tematami damsko-męskimi, na które bardzo liczą, potem się rozczarowywują, potem tam, gdzie miało być uleczenie, powstają nowe rany. Ale najczęściej dostaję czy e-maile, czy listy jakieś. Poznałam chłopaka. I tak się zaczyna problem. Potem jest 6 stron opisu danej sytuacji. Co ksiądz o tym sądzi? Więc to są tematy takie dyżurne. Kwestia czystości, pornografii, walki z nią, z masturbacją. To są tematy dyżurne. No właśnie, bo są to też tematy dyżurne jakby media, prawda? Bo jednak media mniejszy ksiądz godzi w pewnym sensie kształtują rzeczywistość. No tak, kształtują rzeczywistość i rzeczywistość jest mocno rozerotyzowana. Ja mam tu swoją koncepcję, ponieważ ludzie obumierają duchowo, potrzebują bodźców. Tak jak ktoś, kto umiera na serce, dostaje elektrowstrząs i nagle jego ciało poważnie zaczyna podskakiwać na łóżku. Tak samo dzisiaj media i świat odkrył, że jednym z ostatnich bodźców, który na ludzi działa, to jest seks. I dlatego, jeśli ktoś chce sprzedać samochód, jakaś firma, to oczywiście rozebraną panienkę winduje na masce. Jeśli jakaś firma rybołówstwa z Kętrzyna chce mieć reklamę, to na swoich kalendarzu daje z jakąś wędką roznegliżowaną panią. I tą roznegliżowaną panią czy pana widzimy wszędzie, bo to ma nas ożywiać. Tylko, że to jest złudne. Działa na zasadzie narkotyku, seks. Rzeczywiście początek jest fantastyczny, potem jest duży, jak to młodzież mówi, duży odjazd, a potem jest głód. Kras moralny, kras duchowy, wyniszczenie organizmu. Dlatego rzeczywiście świat dzisiaj zwariował na temat erotyki. Wrócę jeszcze do młodzieży. Przyznam szczerze, że już troszeczkę kontruję te propozycje, które dostaję od młodych na spotkania, na uniwersytetach, na akademiach, bo kiedy pytam, o czym chcielibyście porozmawiać, to w 90% jest o seksie. Ja nieraz mówię, a może powiem wam coś o Panu Bogu. Tam ksiądz o Panu Bogu, o seksie niech ksiądz opowiada. I ja też mówię, nie dajmy się zwariować w Kościele, że Kościół stanie się jedną wielką poradnią seksuologiczną. Bo Kościół ma głosić Chrystusa, zbawienie. Problem seksu oczywiście jest, my księża mamy się na tym znać i odpowiadać, ale są o wiele ważniejsze problemy i trzeba rozwiązać te ważniejsze, a wtedy jakoś rozwiąże się problem seksu. Natomiast kiedy będziemy się trzymać tylko przy tej problematyce erotyzmu, możemy nie dać sobie z nim rady, bo problem jest zakorzeniony gdzieś indziej, głębiej. Właśnie, ale gdzie księdza pytaniem jest zakorzeniony problem? Czy ludzie poprzez zbliżenia z innymi próbują szukać siebie? Tak. Czy właśnie tutaj można poznać siebie poprzez właśnie... Kobiety mają problem z tym, czy są piękne, porywające. To jest pytanie kobiety każdej. Czy jestem piękna? Czy ktoś mnie wybierze? Czy ktoś dla mnie poświęci życie? Czy kogoś zachwycę swoją urodą, pięknym duchem wewnętrznym? Często mają odpowiedź nie. Posłyszały od ojca, idź stąd, gruba jesteś, brzydka jesteś, okularnica jesteś. I one, żeby się oszukać, przepraszam za dosłowność, pójdą niekiedy z byle kim do łóżka, żeby tylko usłyszeć cudowne, coś jesteś wspaniała, żeby przeżyć orgazm, żeby przeżyć pieszczotę. One gdzieś podskórnie wiedzą, że to jest lipa. Wiele dziewczyn oddało naprawdę swoje dziewictwo głupio, jakimś chłystkom, że tak powiem. Potem przychodzi taki postawa kontra mężczyznom, nie cierpię wszystkich facetów, dlatego że kiedyś jakiś jeden głupio mnie oszukał i załatwił, to jest forma zemsty.
Więc, a chłopcy są niepewni swojej siły, czy jestem męski, silny, odważny. I też idą do łóżka, bo przepraszam, jedyną niekiedy rzeczą, którą potrafią zrobić, to jest podniecić kobietę. I kiedy ona ma orgazm, mówią, ale jestem facet, doprowadziłem ją do takiego stanu rozgrzania, że się topi w rękach. I to jest iluzja, bo to jest chłopiec. Potem się z takiego seksu zrodzi dziecko i on zupełnie nie wie, co z tym wszystkim zrobić, jak się tą kobietą zaopiekować. Więc jest to substytut. Wszyscy specjaliści od życia seksualnego mówią, że na przykład masturbacja jest formą pocieszenia. Ponieważ się fatalnie czuje, nie czuje się kobietą, nie czuje się mężczyzną, popełnię masturbację i przez parę minut wydaje mi się, że chłopcu się wydaje, że mam kobietę, że jakaś kobieta mi się oddaje, więc muszę być super, a dziewczynie się wydaje, że muszę być super, bo jakiś mężczyzna mnie ma. Daję nieraz przykład, że to tak jakby dorosły mężczyzna kupił sobie żołnierzyki w kiosku ruchu i robił bitwy na stole. I samoloty latają. Ktoś pisze, co ty robisz? Prowadzę wojny. Masturbacja jest oszukiwaniem samego siebie, oszukiwaniem swojego ciała i swojej psychiki. A świat to wszystko nakręca, bo widzi w tym, powtarzam, jedyny moment, sposób na ożywienie człowieka. Proszę zwrócić uwagę, co już dawno przecież wszyscy zauważyli, że jeśli w jakimkolwiek filmie jest jedna scena erotyczna, to najprawdopodobniej plakat reklamujący ten film będzie miał zdjęcie właśnie z tej jednej sceny erotycznej, żeby zachęcić ludzi do obejrzenia tej produkcji. A czy nie uważa ksiądz, że tutaj też ze względu na to, że takim tematem w mediach ważkim, czy też często podejmowanym stał się seks, nie jest po prostu kryzys relacji międzyludzkich, że ludzie już nie potrafią ze sobą porozmawiać przez to, że komunikują się komunikatorami, SMS-ami, przez fora, przez internet, a brakuje takich codziennych relacji, coraz bardziej rozmowy takiej właśnie szczerej. Ludzie się nie widzą, ludzie widzą swoje pragnienia, potrzeby, nawet patrząc na drugiego. I pamiętam tą słynną, troszkę można tak powiedzieć, scenę z filmu Dzień Świra, kiedy dorosły mężczyzna przychodzi do matki i mówi jej, mamo, życie mi się zawaliło, a ona mówi, jedz pomidorową, bo ci nalałam. On mówi, ale ja nie wiem, co robić w życiu, wyszedłem dzisiaj w środku lekcji ze szkoły i się pogubiłem. Jedz, bo ci wystygnie. I ta matka widzi po prostu syna, jako tego, w którego wlewa swoją pomidorową zupę. Często dzieci też nie znają zupełnie swoich rodziców. Często chłopak nie widzi dziewczyny, jej ran, jej oczu, jej gustu. Tylko widzi w niej długie nogi i to, że ona mu może posłużyć jako woreczek do poprzytulania się. To jest prawda, że my zatracamy głębię wymiaru. Proszę zwrócić uwagę na język. Cześć, hej, siemka, wszystko spoko, luzik, ekstra, odlot, rewę, kopara. To są krótkie hasła, które opisują tylko najbardziej jakieś prymitywne, płytkie uczucia, reakcje. Natomiast dialog i wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest rzeczywiście takie w formie zanikowej.